Pójdziesz, bo im się styluje, że ja już tam... A to właśnie tam... Ja sam Paweł szukam. Ja widzisz, patrz, widzisz. To jest to sam, widzisz. No muszę się sztyglować, bo idę do restauracji, muszę być piękna. Brawita, do ja, brawita, tu my mieli, brawita, miały tu być my... namalowane lody, chyba dobrze. Proszę bardzo, idź no, pierwsze, bo no, ty kultura jest kobieta, musi być, no a co? Musi być, śląsko kultura. Chyba to tu. No ale... Paweł, Kaun jest. Już do was idę, doczekajcie chwileczka. Słychać go, ale nie widać, ja nie wiem, skąd się Kaun się tam stracił. Na pewno za rok przyjdzie. Już leca, już leca. Witam wszystkich, cześć, pięknie. Cześć. Witamy cię witamy również. Cię, co możesz do mnie? Gisink, proszę jeszcze? Bardzo. Dziękuję bardzo. Widzisz, ja już jest cały. No, się ja tyś już jest blankfertig. Ja, knefer. Blankfertig, no wiesz co, boś tak nie umia się domalować sum, dopudrować, żeby się nie świecił, to dobra. Byś mi tam pomogła, ja? Ci ja? Pomaga, ja. Dobra. Ja cię upięknia za rok. No to idymy się ja upiększać. Się, a ja się da siedmę. No to się siedni. No. Ja, Berger, dobra, wóżki, to idymy się sztyglować. Szaleć roz na rok. Larmo jak pieron nabito sala. Piękne kobiety, orkiestra gro. Wpadła mi w oko cyca to babka. Blondynka piękno, że aż strach. Prosza do tańca, kiwła mi głową. I już kolenowski robą świat. Za plecy trzymą rzekło odkryte. Blank delikatnie, aż duchli mnie. Ręką zje hołek do czterech liter. Baba rozdarła głośno siebie. Ta ręka z moich pleców. Bo cię zaroszczela pysk. Wietarinka z moich życi. Bo mój opium urwie ci. Wietarinka z moich pleców. I nie tłumacz głupio się. Przez tych opie macać mnie. Wietarinka z moich pleców. Bo cię zaroszczela pysk. Wietarinka z moich życi. Bo mój opium urwie ci. Wietarinka z moich pleców. I nie tłumacz głupio się. Przez tych opie macać mnie. Gipko rzek pitną stamtąd zgarbiony. Od tego czasu jak Kazie z fest. Boja się podejść do cudzej żony. Chyba że plecy zakryje się. Takie co mają dekolt na puklu. Są niebezpieczne, coś o tym wiem. Ktoś mnie zaś sztuchnie, rękami zjedzie. I będzie larmą siwy dym. Bez tuż słuchajcie, nie wszystkie hopy. Dobejcie pozór, proszę was. Małe żduchnięcie, piło rozbaba. Będzie się darła na cały głos. Wietarinka z moich pleców. Bo cię zaroszczela pysk. Wietarinka z moich życi. Bo mój hopiu urwie ci. Wietarinka z moich pleców. I nie tłumacz głupio się. Przez ten hopie macać mnie. Wietarinka z moich pleców. Bo cię zaroszczela pysk. Wietarinka z moich życi. Bo mój hopiu urwie ci. Wietarinka z moich pleców. I nie tłumacz głupio się. Przez ten hopie macać mnie. Zaroszczela pysk. Wietarinka z moich życi. Bo mój opium urwie ci. Wietarinka z moich pleców. I nie tłumacz głupio się. Przez ten opie macać mnie. Słuchaj no, jak ty to wyglądasz, Seble, kiedy to było przy kobietach, przy mienie, pasuje nie, siedzieć w hucie, jeszcze wielki post na dodatek opie. Dobra, już się tak nie starej, no Stanisław mi dał taki chód, żeby obejrzał, jak byda wyglądał, no to że się też chciał obejrzeć, nie? No a one jak by wyglądał. Ja myślałam, żeś ty był na tym nie kobiet. Ty musiał teraz... być piorunem ciężki, jak do dzisiaj w hucie stoisz. Słuchaj no. Muszę cię zaraz pomalować, bo obejrzyj. Tyś mnie już malowała. No dobra, no ale za tym chutem to, żeś się to zepsuł wszystko, no i widzisz. Ty nie maluj. O, teraz, zaraz, że się piękniejszy. Ja ci muszę coś powiedzieć. My już są na wizji, wiesz?
O kurczę. No. Proszę Państwa. No, widzimy. Jak ktoś chce mieć makijaż, to ja służę pomocą. Widzicie teraz, jak to wygląda przed programem. To nie jest tak, że my przychodzimy, siadamy i zaraz wszystko jest fertig. Nieraz trzeba coś poprawić. Jeszcze raz witamy w Szlagierach Iwicach. Witam was jo i witam was duet Baba z Chopem, czyli nasi dzisiejsi goście. Witajcie. Stanisław, ciebie się pierwszy muszę spytać. Czyś ty na Dzień Kobiet dużo kwiatków musiał przyszykować, czy tam no jeden, że, albo pół? Że to jest coraz gorzej. Coraz więcej kobiet mukosia i teraz już tak no, 12, 13 kwiatków to tak. No po to, żeby było tuni, to muszę iść do kumpla, który kwiatki chowie i bo wiesz, tego jest dużo. No. Coraz dłuższy masz ten Dzień Kobiet. Coraz dłuższy Dzień Kobiet i coraz bardziej wesoły. Bo ja słyszę, że ty, to nie ma tak, że ty przychodzisz i zaraz kwiotek i do dumy, no ty wszędzie przysiedniesz, nie? Ja chodzę tak po śmierguście. Na kawa i nie ino. Na przeważnie nie ino. Kawa zostawiam Asi, jak potem mnie musi jeszcze zawieźć kajdami, bo to do niej mogę przyjechać, a potem na już potem nie ma jak. To już teraz wiem, czemuś do Asie przyszedł tak nieskoro z tym kwiotkiem. No bo tego dużo. Dobrze, żeś w ogóle przyszedł, żeś jeszcze zdążył. Tak mi się udało, no. No, bo ona jest, czy priorytety są różne. Mhm. Ona ma ten wielki priorytet, wesoły, nie zawsze tam tak ląduje, a dość w czas jeszcze. Nie? Do kościoła musisz iść. No, ale Dzień Kobiet to nie ma nakazane święto. No, ale jest ważne. I ty wtedy idziesz do kościoła, ja? Idę, bo muszę to wszystko pożykać, a potem dopiero idę w rejs. I on nie wiedział, żeś ty jest taki pobożny. Zawsze był i tak nie ma umrzał, bo co może być? No nic nie zrobisz, bo nie byś... No niektóre rzeczy mi się nie podobają, ale w sumie... Ale pobożny tak rzecz jest. To ja mam teraz taką propozycję, żebyśmy się obejrzeli z okazji tego Dnia Kobiet, co był. To obejrzymy się taki fajny teledysk, który jest do wszystkich tych pięknych frelków, do panien, do kobiet i za Ruski wrócimy. Yes.
mi się z bitego huta cała fryzura tak mi się poklackała, takim to uklackane. Nie, no, nie jest nie? źle ci powiem, nie. Pójdzie w tłoku. Ja, dość tak. Bywało gorzej. Kajś ty mnie widział. Może po dniu kobiet już wieczór. Nie trafiliście się, Kaj? Może. My się trafili dość pora razy przez przypadek, ale to na takich festynach, na biesiadach, nie? Pamiętasz, Stanisław? Koncertowo, ja. Oczywiście. A jak u was koncertowo? Co tam ciekawego się działo? Bo no, minął cały ten sezon taki biesiadno-barburkowy, idzie powiedzieć. A ja się powiem, że w zasadzie jakby powinno być gorzej, jak to podają. Niby trochę gorzej jest, ale jeszcze w styczniu, w lutym nie grali tyle imprez, co w tym roku gramy. Czyli się podoba to wszystko? Czy się, myślę, że ja, no bo jak biorą, to chyba, że się podoba, nie? Bo my tam z korupcją nie mamy nic wspólnego, że tak powiemy, żeby... No wiesz, dobrze, żeś to padł w dzisiejszych czasach, bo tak. Wiesz jak jest, a nie wiesz jak będzie. O, to się rozumie. Znaczy ja wiem, że bydę, bo ja się zawsze przy tym dobrze bawił. Asia chęciła bakcyla, ty się przy tym dobrze bawi. Więc tylko się trzeba bawić, a jak się jeszcze coś tam zrobi, więcej zarobi jakiś grosz, to całkiem dobrze. To też jest fajnie. A jak mija ten sezon typowo taki festynowy, ogórkowy, to z kolei są barburki, a jak mijają barburki, to jest karnawał, a jak mija karnawał, to właśnie Dzień Kobiet, tak jak teraz w poście. Także... W tym roku, teraz Dzień Kobiet jeszcze by nie mieli, co w tym roku mamy. Czyli u was jeszcze i coś dzieje. Kręci się, tak. Dobrze, żeś powiedział o Wielkim Poście, bo w Wielkim Poście zawsze wypadło święto, tak jak dziś o. Kiedy znosi post, tak na marginesie, świętego Józefa. A że mój tata świętej pamięci był Józef, to teraz się obejrzymy pieśniczka, kiedy śpiewał Józef Polok. Jak Joida skaczmy do dum, potrzebuję trzech ze sobą. Jak Joida skaczmy do dum, potrzebuję trzech ze sobą. Dwa mnie wiedzą pod ramiona, trzeci pokazuje struna. Dwa mnie wiedzą pod ramiona, trzeci pokazuje struna. Ludzie z łokier zaglądają, ludzie z okien zaglądają, co to za hachara mają. A to Józika łożartego w barasie łopulanego. A to Józika łożartego w barasie łopulanego. Mie marcha sięgo, szwiger muter to mum tingo, kulokiem mnie marcha sięgo. Szwiger tyż się po mnie kuko, gorzałki mi w kapsie szuko. Szwiger się też po mnie kuko, gorzałki mi w kapsie szuko. Brzydkim łokiem na nich blisko, baba do łóżka pociskom, brzydkim łokiem na nich bliskom, baba do łóżka pociskom. Dziecka rano mi powiedzieli, że w nocy teatr mieli. Dzieci rano powiedzieli, że w nocy teatr mieli. Wszystkim chłopom teraz zdradza, co jo im na przyszłość radza. A teraz wom chłopy zdradza, co jo wom na przyszłość radza. Większym razem
bez łostudy. Zamiast do chałupy idę do trudy. Inszym razem bez łostudy. Zamiast do chałupy idź do trudy. A tyś kiedyś chodził po karczmach tak, że cię musieli jak tego przykludzać do domu? Jak kurde, nie przykludzać, nie, to już się zawsze sam przyszedł. Ja? To nie, jeżeli chodziło o to, to nie. Bo wiesz, jaki jest widz? Nie wiem. Jak się dwóch chłopów spotyka, jeden go do ty, wiesz? Czemu Chynio nigdy nie przychodzi o żarty do domu? On go do nie, bo go zawsze przyniesą. Nie, nie, ja jak idę, to im się da, nie. Poza tym... Kiedyś to się więcej tego dzieło, bo to taka moda była, w szkata się grało, w szachy się grało przy jakimś tam piwku, a teraz już tych modów nie ma, bo za tym kadra się zmieniła zupełnie w restauracjach, znaczy w piwiarniach może tak, nie? Raz, że piwiarni ubyło, nie ma tych piwiarni już tyle, tylko a do restauracji to teraz Asią to nie pije, w ogóle by się gzał. No nie, to musi zachować klasa. Klasa. No ja. A żeby zachować klasa, to może się napić kawa z mlekiem. To ci już, to musisz potem ten śmiergust nadrobić, wiesz? A śmiergust to kawa do Wumasi, a ja biorę co innego. Co inkszego bierzesz i tego się będziemy trzymać. Tak się trzyma. A ty w szkata poradzisz grać, czy nie? Poradzę. Ja? Chociaż ta moda też już tak troszkę miło. Ale kiedyś to tak się grało, zgwizdli się trzech i już grali. Ale ci powiem, że jest takie środowisko, wiesz, okolice Rybnik, tam Włodzisław, ja. Że tam jest dość trochę tych szkaciorzy. No, że ja tak z tego wyleciał, bo jakby powiedzieć, no mi grą mi czasu bardzo. Zatem nie zawsze przy tym szkacie, jak to potem trwało więcej niż 3 godziny, to my nerwy brały, nie? Tak nie mówię. Że już tak nie skoro, a ty jeszcze musisz siedzieć. A jedni to by grali do rana, zresztą grają do rana. I jakoś uciecha, w tym mają większe, no tak średnio, ale grum. A propos siedzenia, to mi się też widz wspomniał, jak do jednych młodych przyjechała teściowo w odwiedziny. No i pomieszkała tydzień, dwa, trzy, cztery, nie? Miesiąc, w końcu po półtora miesiąca ci młodzi już mieli dość. Zawarli się w izbie, gadają, no coś musimy zrobić, bo nas tam wiecznie nie może siedzieć. Nie? I ten młody go do tej swojej żony, słuchaj, w niedziela przy obiedzie się fest powadzymy, ale rychtyk. Jak ona weźmie moja struna, to ty ją wyciepniesz. A jak twoja struna weźmie, to ją wyciepna. Jak ustalili, tak zrobili w niedzielę, jedzą obiotnie. Jak się zacznie wadzi, nie ryczą, butlują, szklunki ciepią, nie? A teściowo nic, spokojnie zupa zjadła, nałożyła się rolady, kluski, dalej. A ci butlują, na czym świat stoi, nie? Ta nic, w końcu nie wytrzymali, nie? Ten chłop godo, teściowo, no musicie się opowiedzieć, nie? Kto tu ma rację? A ona go dowiecie co? Ja się to tak rozważowała, nie będę się w ogóle odzywać, bo ja by tu jeszcze chciała ze 3 miesiące pomieszkać. Zaglądamy na pieśniczka i zaraz będziemy gadać o tym, co nadchodzi. Tak zaczyna się opowieść ta. O miłości dwóch serc w blasku gwiazd. Zakochanych, co z wielką radością do siebie lgną jak magnes serc. Każda chwila, co mija jak cień, bezpowrotnie minęła. Zatrzymać się na jedną chwilę, przytulić się i mówić, że
Miłość w życiu to zdarza się raz. Łączy serca na wieki, niech trwa i wprowadzi do krainy marzeń, gdzie świat wiruje jak we śnie. Słowo kocham, to miłość i znak. To jak mówisz i nawet jak śnisz. Gdy połączysz na ślubnym kobiecu dwa serca zakochanych. To były takie spóźnione życzenia ode mnie i od Stanisława. Jeszcze uzupełnienie życzeń na Dzień Kobiet, bo my się w liście szlagierów po śląsku winszowali. Ale te roski tak jeszcze raz do wszystkich babów. Z najlepszymi życzeniami. Ja, frelków. Do wszystkich frelków. Do dziołków wszystkich, do wszystkich. Do ciebie też. Do ciebie też. Jezus, dziękuję bardzo w imieniu swoim i wszystkich kobiet, które nas oglądają. Ale wiecie co, powiem wam szczerze, przychlebiać się nie musicie, bo i tak nic nie mówi, nic wam nie postawiam. Normalnie. No. Aha, czyli nie ma. Czym wyżej ja awansuje, tym większy jest taki trochę. Ja mam wielką taszkę, ale flaszka tam nie wlazła. To już możemy normalnie go dać. Tak, normalnie. Dobra. I się przyjechać nie będę. Słuchajcie, Kaj, żeście byliście w jakichś nietypowych miejscach ostatnio grać, bo... Ja, byliśmy. No, właśnie, bo... Byliśmy daleko w tym Szamocinie. Nie, powiem szczerze, że nie wiem, jak to jest. Wielkopolska. Wielkopolska, ale wysoko Wielkopolska. Ale tam jest bardzo fajnie. Bardzo fajnie. I nietypowo jeszcze z jedną miejscową. Byliśmy ostatnio w Markowicach. Też bardzo fajnie. I przyjechaliśmy o 5, bo my grali o 5 i oni tam poswijali ten asfalt, rozumiesz? Ja na to nie trzeba było flaszka wypić, dopiero potem jechali na to, bo o pół dziewiątej go rozkładają na to. To by se pogadali wicowo, ale teraz kiedy powiem prawda o wyjazdach takich dalszych. Ja też jechał z kapelą ze Śląska. Fest daleko, ale to, że fest daleko, to nie jest istotne. Już naprawdę, tak jak w tygodniu, górno-małopolska, tam zachodnio-pomorski. I my jechali taką już rychtyk do wsi, nie tak z boku, od tej bocznej drogi to jeszcze była boczno i od tej bocznej to jeszcze boczno. No i taką wąską drogę, bo zaglądam sprzeciwka. Jakie auto mi znajome jedzie? Zaglądam. I to chyba sąsiad. I dzwonię do niego, a on go do Praje chciał do ciebie dzwonić, bo my się chyba minęli. I ja też. My się przy chałupie nie umiemy minąć, a my się minęli kajś na bocznej drodze, od bocznej drogi, nie wiadomo kaj, na końcu świata. Świat jest mały, pamiętaj. Zawsze tak to było. Ja? My kiedyś grali w Jaktorowie. Taką miejscowość też, że nie widzieli. Wjechali między kukurydza i jademy. I ta kukurydza to coraz bardziej w drugą właśnie. Przy końcu to tak z 10 km może, nie? Dojeżdżaliśmy, to jedna auto na wlazł. Przyjeżdżamy, kościół był taki z tymi drzewami, jak to bawarskie. Ja. Że w Bawarii one się świecą, a się przewracą, nie? Ja. Takimi patykami podparte. Jedna chałupa i straż pożarną, to wszystko.
taką miejscowość. Nie była to wielką metropolia. Tam grali. Ale było bardzo fajnie. Bardzo sympatycznie. Skąd te ludzie przyszli? Nie wiem, ale przyszli. Skąd się wzięli? No, między tym... musieli, między tym kukurydzą musieli przyłazić, bo skąd nie. Ale czasami fajnie, znaczy mi się zawsze podobało. Ja się przy tym w ogóle fantastycznie bawię i to jest najważniejsza rzecz. A powtarzam się może, ta polityka koło tego muzykowania to mnie strasznie denerwuje. I to jest prawda. Bo to tak jest, ale to tam... My wiemy, o co chodzi. My wiemy, o co chodzi. A mój też go tak co noc to obchodzi. Obejrzymy się te Roski właśnie, żeby uciec od wszystkich trudnych tak. tematów. Zaglądamy się na fajną śpiewkę, kieroś ty napisał do twojej wnuczki. Tak, Karolinka. Moi drodzy Rostomili, chcę oznajmić wszystkim wam, że największym skarbem świata to mieć wnuczka dziadkiem być. I ogłupią na jej punkcie taką małą blondyneczka, takie słodkie ma usteczka, niebieskie oczęta na imię Karolinka. Och Karolciu, Karolinko, wnuczko moja ukochano, żebyś była ino zdrowo, brała życie na wesoło. Och Karolciu, Karolinko, wnuczko moja ukochano, żebyś była ino zdrowo, bo na trzecie kocham cię. Żebyś była ino zdrowo, bo na trzecie kocham cię. Starsi ludzie mi przekazali, co historia godoną, że jo nie dziadek, a mąż babci, ale wcale mi to wadzi. Niożek zawsze wolą dziączka, a godają, że to jest bunt. Nie ma podtrzymania rodu, a nie wiem po co jo to smola godową. Och Karolciu, Karolinko, wnuczko moja ukochano, żebyś była ino zdrowo, brała życie na wesoło. Och Karolciu, Karolinko, wnuczko moja ukochano, żebyś była ino zdrowo, bo na trzecie kocham cię. Żebyś była ino zdrowo, bo na trzecie kocham cię. Tego życzy tobie dziadzia. To jest twoja jedyna wnuczka, Karolinka, czy nie? Jeszcze mu jedna też fajna Natalka. I też, że napisał do niej piosenka i myślę, że widzom przedstawimy teledysk za jakąś chwilę, bo ona zawsze nie chciała w ogóle w telewizji występować. Nigdy. Co mi powiedział, to nagrywamy teledysk. Nie, dziadek. Daj mi święty spokój, nie będę nikogo w telewizji nagrywać nic. Ale myślę, że ona mądrzeje i za tym przekazem właśnie zachęcą, żeby tak chciała. Wtedy będzie mieć i pamiątka, i wszystko. No to my też zachęcamy i nie możemy się doczekać na ten teledysk. Tuż pamiętajcie, jakby ktoś miał wpływ na Natalka, to niech ją przekona, żeby ten teledysk tak. był nagrany. Jarek cię prosi. A ta Karolinka, co tako była mało w teledysku? 14 lat masz. Ty obejrzyj. Jak to dzieci rosną. A my się nie starzejemy. Nie, a, już to ja w miejscu. No mi się chodzić nie chce. Ale powiem, że ona jest tyle do mojego oka już się. No pomału będzie starsza od ciebie.
jako wielko, no. Będzie tak dalej rosnąć. Ale fajne ziołka, może bo ludzie fajne są. Nie da się nie kochać swojego, znaczy swojego, wnuczek swoich, nie? Bo to podobno tak gadają, że swoje dzieci się tak nie kocha jak wnuki, nie? A człowiek jeszcze po prostu głupi, no i to tyle, nie? Nie masz tych wiosen tyle, żebyś dobrze myślał, jak masz 20 lat albo 21 i ci się znajdzie uciecha, no to możesz uciecha z tego tak, jak ucieczesz sałkę, to możesz uciecha, nie? No tak to działa, nie? Może to źle się słyszy, że się słucha tego, ale to tak jest, a dziadek to już masz te 40 parę, czy tam 50, to już ten rozum jest taki w miarę normalniejszy, że tak powiem. I wtedy przekazujesz to tak, to powinno być. I przekazywanie tej wiedzy to jest fajna rzecz i muszę wrócić trochę lot na zot, bo z tego co wiem, to tyś przekazał Asi wiedza ta estradowo-artystyczna w bardzo niewielkim czasie, bo tyś się ją spytał, czy chce występować w duecie, a się okazało, że za 10 dni już grocie... Grali koncert. 10 dni to był... Dwa koncerty. Nie, to były 4 koncerty w 3 dni. Tak to było. Godę, jak to było? Godę. Ty to będziesz lepszy wiedziała. Otóż pewnego pięknego dnia Stanik przyjeżdżał, jeszcze w ogóle my się wtedy nie znali. Pięknego dnia, to ważne. I znaczy on był szpetny, tego... aż tyś przyjechał i dopiero był piękny. Piękny. No ale to skąd byście się nie znali? No to żeś jechał nie, drogą przez, i... Nie. Przez moja rodzina i jego rodzina oni się znali, więc no, że tak powiem poznali. Tak. No i to był 21 kwiecień, 23 kwietnia my się spotkali na pierwszej próbie, chyba to tak jakoś było. 13 ją przyjął do ciebie. Nie, 21. A? Ja. Widzisz, to jednak się starzejesz, to nie mimo, że stoisz w miejscu. 23 my mieli pierwszą próbę, a 1 maja my grali. Dwa koncerty pamiętam. W Gliwicach i Jasienicy. W Zawoi. Zawoi. Ale w górach. Góra. No i co, jak to wyszło, te koncerty wtedy? To znaczy, teraz to już mi jest to ciężko ocenić, bo jak się człowiek nie widzi, no starała się bardzo, nie pamiętała wszystkich tekstów, także... Ale przeżyła, że... No nie ma co szpanować, no wiesz, że jak idziesz z ulicy, że tak powiem, na estradę, to tak... Ja nie szła z ulicy, no z chałupy. Ale ona szybko to błyskawicznie, Asia, znaczy się szybko to... Spokapiła tak, że ku zaskoczeniu. Jest dobrze. Bardzo dobrze. Teraz to jest w ogóle bajka. No ja, no to praktyka czyni dopiero. No. Mistrza. Swoje. No mistrza, no. Mistrzuniunia. Mistrzuniunia. Wiele wy już występujecie wspólnie. 14 lat. No to jednak trochę czasu minęło. No minęło. Jakby to wczoraj było, tak to się wydaje. Ale fajne chwile mi przeżyli, bo ona jest taką mądro działka w zasadzie. I... No i nie ma innego wyjścia, musi się przyglebiać. No ja. Właśnie się nie przyglebią, tylko wiesz, inną w tym wieku to wiesz, jakie są małolaty. Nie muszę ci tłumaczyć. Ja już nie taką małolata, ale generalnie teraz, trzeba mieć do siebie lata. Zaufanie, wiadomo, nie? Nie, że mi pieniądze by mi kradła. Nie, to ona jeszcze już pilnuje. Ja zazwyczaj muszę mieć wielką taszkę, bo w mojej taszce są wszystkie pieniądze, wszystkie telefony, wszystkie tak, klucze. I jeszcze mineralną wodę, jak mnie suszy na przykład. Nie? To ty się masz fajnie. Fajnie. Ja już poważnie w ugodę. Jak ktoś by szukał baby, oczywiście nie znajdzie takiej, bo jest zajęto. Ale jakby chciał wzór. To Joanna z domu Grzesiok, że tak powiem, to ona jest taka dziewa. Joanna Grzesiok i Stanisław Schindler, widzicie jak im dobrze razem w duecie Baba z Chopem i Teroski razem do was zaśpiewają. Był nas fajny dzień, deszcz i słońce też, moja staro leży sen. Miło polo się, z nieba bije żar, a na piecu war. Przekążonka czekują na gości, na kawa i bal. Niech zabawa trwa do rana, niech muzyka rozweselo. Weź kamracie swoja frela i ubawcie fajnie się.
zabawa trwa do rana. Niech muzyka rozweselą. Weź kamracie swoja frela i ubówcie fajnie się. Chodźcie bracia wraz, póki mamy czas. Do zabawy woz zaprosić, razem bawmy się. Bilu będzie śpiewał, Buła zaś polywą, a Asiula tańczy dęs, jak Stanik grywą jazz. Niech zabawa trwa do rana, niech muzyka rozweselo. Weź kamracie swoja frela i ubówcie fajnie się. Niech zabawa trwa do rana, niech muzyka rozweselo. Weź kamracie swoja frela i ubówcie fajnie się. Bawmy się, jeszcze mamy czas. Zapał ducha serce chce jeszcze bawić się. W jeden zwykły czas, by obiecać wam, do zabawy wąs zaprosić, więc bawmy, bawmy się. Niech zabawa trwa do rana, niech muzyka rozweselo. Weź kamracie swoja frela i ubawcie fajnie się. Niech zabawa trwa do rana, niech muzyka rozweselo. Weź kamracie swoja frela i ubawcie fajnie się. Tak pięknie gro duet Baba z Chopem, tak się idzie zabawić, a ją przypominam, że jakby ktoś się chciał bawić z duetem Baba z Chopem, to mają płyty. Te płyty oczywiście będą nagrodą w naszej liście szlagierów po Śląsku, bo my mamy co sobota konkurs, idzie wygrać płyty. Za niedługo chnet będą do wygrania, chnet już za 5 dni, płyty duetu Baba z Chopem, a jakby się komu nie udało wygrać, to niech przyjedzie do naszego szlagierowego sklepu Szkolak do Rybnika na ulica Kościelno 5, tam się mogę wybrać płyty i duetu Baba z Chopem i wszystkie inksze, bo tam dwa wielkie sztandy ze śląskimi szlagierami, a jak kto nimo po drodze do Rybnika, bo nimo czasu, albo nimo możliwości, to niech dzwoni do nas, do naszego szlagierowego sklepu. Numer telefonu macie na naszej stronie internetowej www.listaszlagierów.pl. Płyty czekają. Macie tych płyt dość mocka, ja? Dość dużo. To dobrze. Jeszcze styknie. Tym bardziej, że te płyty sprzedaży może na tydzień. To się bardzo cieszę. I ją, no. Dwie osoby. Nasz szlagierowy sklep, Szkolak tak, i tak. Ty. No bo to reszta, to co go daje polityka. Wiem jak jest. Powiedzcie mi, biesiadnie się robi pomału, no bo chnet Wielkanoc będzie. O właśnie, Berger przyrychtował białe wuszczliki już na Wielkanoc. To ja to tak byście... akurat. No. I po Wielkanocy, bo lato się jest dość nieskoro, ta Wielkanoc, idzie długi weekend, to będzie szło też z wami kajś pobiesiadować. Myślę, że ja, ale kaj teraz ty nie wiem. Ty. Ja tego nie pamiętam. Jo, ty, ale choćbyście wiedzieli, to ja by nie pozwolił, żebyście powiedzieli. Niech nasi widzowie się zainteresują duetem Zupełnie. Baba z Chopem, to się dowiedzą, kaj duet Baba z Chopem będzie grą. Macie... Jest parę imprez, wielkich imprez, ale to poszukajcie sobie, będzie fajnie. Duet Baba z Chopem już chnet będzie oczywiście na festynach.
na biesiadach, na wszystkich większych imprezach plenerowych. Kier już za niedługo by dom, bo to się tak zdo, ale półtora miesiąca do długiego weekendu to dość wartko zleci. Chyba, że ty w długi weekend masz zaplanowane co większego, że zaś będziesz chodził z jakimiś kwiatkami, Kajś. Nie, jo, długi weekend, zaraz ci powiem. Ja idę na urodziny do mojej szwagierki estradowej. Ja? Kto to jest szwagierka estradowo? Od Asi siostra. To zaś będziesz musiał klasa zachować, to będziesz Enokawa pił. Jemu, nie, chyba ja. Nie. Myślę, nie? Że chyba nie. Herbata się przecieka. Herbata. Zawsze gadali, że szczoskim jest lepsze, ale ja troszkę nie lubię. I no w potrawach mięsnych. No to ja tego nie wnikam już. Ja przyjdę do... Co, jemu fajnie, bo tak... Richtig to szwagierka estradowo, teściowo estradowo. Mhm. Wszystko estradowe, a Richtig to żadnego nie mówię. To fajnie. To może fajnie, jak... To może zastępcze po prostu, zastępcze. Jak go domy o Geburtstagu, to mamy fajną śpiewkę geburtstagową. Tak. To się na nią teraz pozaglądamy. Jak co roku odlot, znajomo melodia brzmi, wiernych przyjaciół śpiew, rodzinki kiero tak przaje ci. Sąsiad z halbą już jest i ciotka z Ameryki też. Fajer zaś bycie, bo dziś o jubel jest. Fajer jak co roku, bo dziś o jubel jest. Wszystkiego no i lepszego jo dziś życzę ci, no i spełnienia tego, co ino ci się śni. Przez życie długo druga, kludzi cię anioł stróż. Zdrowio, radości, szczęścio, miłości nigdy nie braknie już. Przez życie długo druga, kludzi cię anioł stróż. Zdrowio, radości, szczęścio, miłości nigdy nie braknie już. Każdy przekonał się, żeż pasuju zaś je moc. Masne wice i śmiech, bo szpuntym z szampana dostał ktoś. Wszyscy życzą 100 lat i jeszcze jeden i jeszcze raz. Fajnie by było tak spotkać się za rok. Fajnie, żeście przyśli, no dusz. Śpiewamy jeszcze raz. Wszystkiego no i lepszego jo dziś życzę ci, no i spełnienia tego, co ino ci się śni. Przez życie długo druga, kludzi cię anioł stróż. Zdrowio, radości, szczęścio, miłości nigdy nie braknie już. Przez życie długo druga, kludzi cię anioł stróż. Zdrowio, radości, szczęścio, miłości nigdy nie braknie już. Życio długo druga, kludzi cię anioł stróż. Zdrowio, radości, szczęścio, miłości nigdy nie braknie już. Przez życio długo druga, kludzi cię anioł stróż. Zdrowio, radości, szczęścio, miłości nigdy nie braknie już.
tak fajnie na Geburtstag, na roztomajte imprezy gro Leszek Filec. No, naprawdę fajna śpiewka, nie? Czemu tak zaglądasz? Ja tak się zastanawiam, co ten Stanik to godo. Ja wiem, że ty możesz dobro pamięć, no czasami krótko. Przecież moja siostra ma za tydzień urodziny, a nie w długi weekend. To dobrze, to będzie prędzej. Ty byś tych długich weekendów chcesz mieć co weekend, to będzie długi weekend. Może ty jakoś siostra. No kurczę, no, nie nic wie. Mi o tym nie wiadomo. To byś się musiała mamy spytać może, albo co. No ja. To iść wszystkich się pytać dookoła. Sąsiadów, kominiarzy. Kominiarz, to najwięcej kominiarzy. Dobrze, że ci przypomniała, że jest ten Geburtstag za tydzień, a nie w długi weekend. No. To się zdążysz przygotować. Bo by się minął z tym wszystkim. Musi się ogolić, ufrizować, co będzie piękny. Ja ufrizerowany już jest. My tam będzie wiele nie trzeba. Żebyś mu tu widzisz, to ja dałem się dobrze. To leć, to dobrze się składło, bo nasz program, wiesz, czas wartko leci, pomału dobiega końca. Leć pomału się ufryzować, już przyrychtować, jak to masz lecieć na ten Geburtstag, a ty mu przypomnij, wiesz, jeszcze dzień prędzej, żeby on kaś nie pojechał. Nie zapomniał, bo dobra pamięć za krótko. No właśnie, ja mu przypomnę na pewno. To jak już będziesz po tych wszystkich Geburtstagach, jak już będziecie po biesiadach, po roztomajtych imprezach, to zaś do nas przyjedziecie. Przyjada, bo chłoni się, jak było. Duet Baba z Chopem na pewno jeszcze nos odwiedzi. Jo, już te roski zapraszam was na jutro na listę szlagierów po śląsku. Wiadomo, od poniedziałku do piątku propozycje. W sobota podsumowanie listy szlagierów po śląsku z całkiego tydnia i nagrody w naszym konkursie płyty duetu Baba z Chopem. A za tydzień zaś szlagiery Iwice na Kierewos Fest pięknie zapraszam. Byćcie koniecznie z nami. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Dzień.